Hej, z tej strony Catsby i wróciliśmy do Europy, Hearts of Iron 4 jako komunistyczna Japonia. Europa Universalis 4 to ja kurde tyle grałem, że normalnie mi już się masakrycznie chyba wzięło. Ale to raczej takie trochę śmieszne, trochę tragiczne, ale jak tak mi się zachciało grać w tą Europę Universalis, to chyba grałem przez tydzień, sobie trochę nagrałem, więc na pewno będę mieć materiał na później jakiś. Chodź tu kolego, zaatakuję cię z tej strony i z tej strony jednocześnie. Będę, w sensie tam mówię, trochę tak mi się wzięło i kurde aż się zapomniałem, co chcę powiedzieć już. Dobra, tutaj zobaczmy, czy oni tu zdobędą tą prowincję? Raczej tak. Widzę, że no te ilość dywizji, które tutaj są obecnie, to nie sądzę, żeby oni wygrali przeciwko takiej liczbie. No 90% tutaj to już w ogóle nie mają szans już, żeby to wygrać. Dobra, tutaj właśnie zdobyliśmy ile o, Węgrzy zaraz mają skapitulować. A stal mamy zapotrzebowanie. Dobra, kupimy od was. Od was nie potrzeba, to zmniejszmy ilość tej stali, ropy. No, poczorta mam, jak kurde mam wystarczająco dużo. Węgry kapitulują, dobrze. No i teraz tutaj jest lekki taki burdelik mały. Nawet nie ma burdeliku, bo wszystko tutaj kurde jest. A Norwegia? Okej, okay. Dlaczego Norwegia? Przejmijmy tu nie mogę tu przejąć inicjatywy, cofnij się. Jeżeli by mi się udało, to ja bym chciał... Nie, i tak tutaj wszędzie są... mają dostęp do zasobów, więc... poczorta, tak bym miał się przejmować tym. Dobra. Jedynie co, to spróbujmy zaatakować tą prowincję i zobaczymy, czy będą mieli tutaj jakieś problemy i czy nie uda mi się na przykład tego zrobić tutaj takiego małego przychlasta im z tych dywizji, tutaj tych dywizji i tyle. Nie ma sensu to. Cofnijcie się. A zobaczmy, zaatakujemy tu? No, zaatakujmy, może trochę coś odrzucą ich dywizji. O, tutaj przeszli już do przodu trochę. Zaraz Włosi powinni skapitulować, tak? No, po tej wojnie bym chciał tak, przerzucić trochę sił do siebie, żeby w końcu wrócili. I po tym myślę sobie, że przyjmiemy może inicjatywę w regionie Pacyfiku, ale to spokojnie. Na razie chciałem, żeby trochę moich sił tutaj wykorzystało się tutaj tą całą petarę, którą mamy, żeby Ruski tutaj się nie poddali, nie zostali wykopani czy cokolwiek. Tutaj to widzę, że oni atakują jednocześnie też ładnie. No, tutaj
Wow, ile tych dywizji tu mają. No, okej. Tu przez rzekę na pewno nie będę chciał ataków żadnych wykonywać. Zróbcie taki atak, może tutaj z trzech stron jak zaatakujemy, to wystarczająco bardzo przejmą się tym 13 dywizji w jednym miejscu, okej. Tak, teraz pokażcie mi dalej, macie okropną ilość zapotrzebowania na to, kurde. Jak będę miał ukończoną tamtą rzecz, to wtedy będę musiał naprawdę trochę zainwestować w ten przemysł zbrojeniowy, bo Japonia naprawdę leży i kwiczy pod tym względem. Osaczenie i wyniszczenie. Dobrze, zorganizowanie dla tych. Tutaj szanse wsparcia. O, czyli szansa wsparcia i lepszy ten zwiat. No, to myślę, że będzie ok. I teraz tak dalej. To weźmiemy wtedy limit wydajności. Powiększymy sobie. O, może tutaj pokażcie mi. Co my mamy tutaj? Aha, takie samoloty bliskiego wsparcia, jasne. Teraz chętnie bym je wysłał tutaj, żebyśmy atakowali nimi to. Dobra. O, jeny. Nie wiem, czy oni... O! Wilhelmshagen? Czy jak tam kurde ma? Wilhelmshaven, nie wiem, Jezu. Nie starajcie się mnie zmuszać do wymawiania tych kurde nazw. Okej, teraz tak. Chcę tutaj spróbować zaatakować. Dobra. Ogólnie pokażcie mi w magazynach, ile mamy 3K czołgów lekkich. Ok. Czołgi lekkie. Wiecie co, to dajcie sobie wtedy tyle czołgów lekkich do tych oddziałów. Myślę, że to nie powinno być rozbudowa. Baz morski. Świetnie. I teraz tak. Co mamy do wyboru? Albo pierwszeństwo dla lotniskowców, albo dla parcelników. Nie. Jednak według mnie trochę lepiej dla lotniskowców, to wykazuje przyszłość, która dzisiaj jest, czyli Amerykanie mają pełno lotniskowców, a okręty reszta to jest zazwyczaj jako forma wsparcia i tyle. Dobra, pierwszeństwo dla lotniskowców. Japonia potrzebuje silnej marynarki, której sercem będą lotniskowcy. Nasi wrogowie wkrótce odkryją, że era pancerników dobiegła końca. Tak. Tutaj mamy 3 dywizje przez rzekę. O Jezu, jeszcze przez rzekę atakuje. No dobra, mniejsza z tym. Tutaj oni atakują i nic nie zrobią. Dobra. I spróbujcie zaatakować z tej pozycji. Powinno to coś dać. Okej, no, powinno tak przejść lekko, ręcznie muszę tutaj zdobywać każdą pięść ziemi, bo inaczej jest problem. Tutaj 14 dywizji w jednym miejscu, wow. Trochę niezbyt takie, ale okej. O kurde, ci tutaj to jadą też. O kurde. Chociaż Brukselę utrzymują Francuzi i alianci.
Tak jestem ciekawy, ile to będzie trwało takie bo to już jest typowo wygląda taka jak wojna pozycyjna w tym o 1914. Oni tu przejmują jedną prowincję po kolei, tak sobie spokojnie, bez nerwów atakują i tyle. Dobra, spróbujmy tu, 4 dywizje tylko są, dobra. Wsparcie powietrzne? Okej. Okay. Nie, no tutaj też jest w miarę okej, to... nie, tu chodziło mi o asów, ale nie mają asów. Dobra, mniejsza z tym. Chociaż tyle dobrego, że zdobyliśmy Węgry i się oni skapitulowali. Teraz tylko będzie trzeba coś wymyśleć z innymi. Tutaj Finowie 0, Węgrzy mają 2 dywizje. Co? Państwo włoskie ma niby 7-8 dywizji, pewnie wszystko przekazali Niemcom. Ach ci Włosi. Tu w miarę idzie to wszystko, no. O, dobra, czyli widzę, że mógłbym zrobić teraz tak. Zwiększyć tego jeszcze zapotrzebowanie i tak się zastanawiam, czy zmniejszyć może o parę tych. Dwie fabryki zmniejszmy sobie po prostu, bo to troszkę już jest za dużo, myślę. Tak, o, 4 fabryki, bo już wystarczająco produkcji, myślę, jest. Dobra, jak tutaj linia montażowa i wtedy bym mógł wziąć sobie wzrost wydajności produkcji, wtedy weźmiemy sobie później. A jak wygląda technologia badania atomowe? No to jeszcze za rok jakiś będziemy mieć to. Jestem ciekawy, czy mi się uda do końca gry to zrobić. Albo przynajmniej do wojny z aliantami. I teraz jeszcze... nie. Podzielić miałem na pół i tu zaatakować. O! O nie. Albo atakujcie, jak tu kurde macie taką możliwość. Tutaj widzę, że coś jest jeszcze. Śmiesznie to tak wygląda, ale... Pal licho. Cofnijcie się. Jeżeli możecie. Tutaj zablokujemy jakieś parę dywizji, jeżeli tak jest. Wow, 440, Grecy mają 70, ci mają 300, pewnie mają trochę śmieciowych dywizji, ale ja sam też nie mam genialnych. Teraz tak, przydzielmy sobie, tutaj jest dywizja w tym miejscu. Myślę, że to by było fajne. I tutaj, kolego, przydzielmy sobie tutaj ciebie. Jeszcze raz spróbujmy, może coś podziałamy. O, nie mamy zaopatrzenia i świetnie. Dobra, chociaż tyle dobrego, że tutaj już nie widzimy tyle problemów z tą produkcją. Chwileczkę. Podejdźmy. Dobra. Okay. I teraz tak, widzę, że nie mamy już następnej tej przydzielonej produkcji tutaj, dobra. I weźcie sobie na przykład, tutaj nie mogę, o, tu mamy Quenchou. No. Wszyscy rozumieją, jak się wymawia tą prowincję. Tutaj, co mamy? Włosi coś tam próbują,
A nie, to Niemcy trzymają jeszcze impreza. Tutaj widzę, że trochę próbują coś wykombinować na hiszpańskich terytoriach, ale nie, to jest tylko takie, powiedzmy sobie, przeciąganie tylko jedynie, a nie takie, powiedzmy sobie, naprawdę walka. Spróbujcie jeszcze raz, no. Kurde, 11 dywizji, no i jaja se robię normalnie w tym miejscu. What? Aż tyle straciłem tutaj samolotu? Przez miesiąc, aha, zniszczyli mi myśliwców 91, a ja zniszczyłem im 87. Nie, no to jest okej. Tak patrzę, kurde, dlaczego, kurde, mam tutaj takie duże problemy, a to tak. Niech będzie. O, super, już niedługo będziemy mieć coraz mniejsze zapotrzebowanie na sprzęt wsparcia. Może będę mógł nawet ich może zmniejszyć ich. No i super, teraz to można tutaj pomóc im jeszcze zjechać ich. A pokażcie mi, ja mam 19%, okupacja i straty. No, tak. I przestańcie. I wiecie co? Spróbowałbym tak. Pół tego tu. I te trzy dywizje chodźcie tu. Dobra. Myślę, że to nawet powinno dać radę. Wsparcie powietrzne i wsparcie powietrzne. Ok. Tylko, że ja mam więcej wsparcia powietrznego niż wy. Dobra, z trzech stron zaatakujemy, może to coś da. Nie. O, modernizacja, tutaj widzę, że mamy aż 269, no dobra. A tylko tak, tutaj modernizacja, ale tych samolotów dużo mamy tutaj. Czyli stal potrzebujemy, jasne, weźmy kolego. Nie, tutaj nie. O, dobra, to chwileczkę. Widzę, że następną tą fabrykę cywilną może ktoś sobie wziął. Hokkaido, weźmy sobie tak. I jeszcze weźmy sobie może nawet jedną fabrykę tą. Już do stoczniową. Stocznię, a nie fabrykę stoczniową. No nie. Moje normalnie wymysły są aż przerażające. A te tutaj weź się sobie tu zaatakujemy. Może coś to da. Nie, dobra, mieliśmy. Nie, cofnijcie, ten atak był bez sensu. Nie no, tutaj widzę, że to jest w miarę stabilny front. A i tak wszędzie mówią nie atakuj, bo tutaj będzie kosztowne to. Więc no cóż. Dobra, dziękuję za spadochroniarzy. Wiecie co, weźmy sobie broń przeciwpancerną piechoty. Zawsze to będzie może atak przebijający. Jak to jest? Przebicie i atak przeciwpancerny. Zawsze to będzie dobra rzecz dla piechoty. Odczekajcie chwilkę tutaj. Może tutaj coś uda mi się wykonać. Atak... nie, dobra, mniejsza z tym. Ale na przykład bym spróbował coś takiego może.
Okej, okay, przecież tutaj nie powinni nic mieć, ale dobra. Chwilka, cofnij się i cofnij się, dobra. A towarzyszu, aha. Towarzysz Stalin nie chce już tutaj, aha, bo ta przecież i tak nie może mnie zaatakować, jak przecież i tak biorę go. A, tutaj nie prowadzi wojny ofensywnej, dlatego tutaj nie może tego dalej brać, no. Tutaj nie prowadzi wojny ofensywnej. Tutaj jest też dalej problem. Dobra, no to widzę jednak tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym wszystkim. Produkcja. Tutaj produkcja pokryta. Tutaj jest ciągle problemy mają, ale dobra, no to mam poradzić. O, ale już teraz tak, zmniejszmy może już nawet produkcję i usuńmy tą jedną linię montażową, bo już jest naprawdę za dużo jej tych rzeczy. Dobra, teraz widzę, że mógłbym zrobić coś takiego, jak dodamy sobie dla moich samolotów więcej trochę tych tutaj w linii montażowej może wtedy, o, dajmy sobie chociaż po tyle i ty ciul. Teraz chociaż weźmy sobie to i weźmy sobie na maksimum to jeszcze zaznaczmy. I teraz tak, a nadwyżka zapotrzebowanie na ropę, jasne, dobrze. I handluję z tymi, z Rosjanami, bo chociaż wtedy Rosjanie będą dostawać ode mnie te punkty z fabryk, więc to myślę, że jest fajne. Nie, stój tutaj, kolego, na razie nie atakuj. Z 800 tysięcy, ale i tak to jest, o, Włosi, co? Włosi, kurde, jeszcze mają 4% aż do walki. Pierwszeństwo dla lotniskowców, dobra. Świetnie, tylko teraz powiedzcie mi, co zostało. Dobra, weźmy sobie wzmocnienie granicy ZSRR. Musimy zareagować na prowokacje u nazistowskich oddziałów, które notorycznie przekraczają mandżurską granicę. Wzmocnijmy naszą obecność wojskową w północnej Mandżurii, by zniechęcić wroga do dalszych najazdów. Chwila. A, tutaj napięcie światowe zwiększa się o 1%, no. A. Ale pytanie za 100 punktów. Gdzie tu są armie jakieś? No to jest dla mnie pytanie za 100 punktów. Gdzie oni, kurde, mają armię? Pół tych oddziałów. O, dobra. Albo wpadli to z nimi. Wiecie. Nie, cofnijmy się z tym. O, mam tutaj pomysł. Spróbujcie zaatakować tą prowincję jeszcze raz. Pewnie nikt nie będzie chciał atakować ze mną i tyle. Wyjdzie. Budowa, produkcja tutaj. No i jak to wygląda? Zaopatrzenie w sprzęt wsparcia. Tam już sprzęt wsparcia już jest mało już zapotrzebowania na niego. No i jeżeli mam już tylko 69, jak ktoś chce, to może 69 sprzętów wsparcia. Podzielone przez 2. Dobra, mniejsza z tym, bo zaczynam tragiczne suchary walić już. Chyba, że nie, oni mają tutaj, kurde, inaczej. Oni może tu mają, a ja nie widzę, bo to nie są moi sojusznicy z frakcji, tylko oni są w jednej wojnie i tyle. Dlatego, że są w jednej, nie jestem z nimi w jednej frakcji, dlatego mogą tak bardzo tu mieć problemy.
Nie, cofnijmy się. Dalej nie ma sensu tu atakować. Spróbujcie, o, nawet zaatakowaliśmy tamtą prowincję i zdobyliśmy coś. No, świetnie. Tylko teraz, kurde, tak patrzę, tutaj będę wszędzie tu atakować i dojdę do momentu, kiedy po prostu jest jedna tylko rzeka, Dunaj i odnogi jej i ciul. No, i nic nie będę mógł zrobić z tego. Dobra, teraz tak, zobaczmy, co tu mógłbym wziąć. A, weźmy sobie jeszcze czas badań minus 5, żeby było. I weźmy sobie tutaj jeszcze jakieś budynki do produkcji. Zawsze możemy trochę więcej. O, w Okinawie będziemy mieć rafinerię. No dobra, tutaj wszędzie mają. Tak. Chyba, że przygotuję jeszcze jakąś jedną tutaj linię do ochrony. Dobra, myślę, że do 40 jak dojadę, to powinno im starczyć, no. I dodajcie sobie jedną tutaj tą dywizję tu. Teraz tak, badania tutaj mamy, tak, dobra. Widzę, że będę musiał tutaj wszystko iść. Te rzeczy, dobra, myślałem, że coś inaczej. Nie, chwilkę, miałem to inaczej. Tu chciałem, żebyśmy zobaczyli, o tutaj są. Nie, jeszcze dalej, tu mamy mało okrętów, żeby wysłać jakąś następną większą flotylę. Bo mam tu po 35, po 30 okrętów, więc to jest, myślę, ok. Dalej nie mogę nic przejąć inicjatywy. No, tutaj racja, nie widzę. A wy dlaczego nie zdobędziecie tej prowincji? Really? Dobra, nie. I teraz tak, pokażcie mi jeszcze produkcję samolotów. Kogo bym mógł na przykład jeszcze wziąć? Bombowców morskich? Ile mamy tutaj ogólnie? What? To chwila. A, tych bombowców morskich mi brakuje tutaj, dobra. Tutaj jest bombowiec morski, taki jeszcze, dobra. Ja bym sobie go wziął, jeżeli mogę. Tylko muszę go znaleźć. What? Bombowce morskie, lotniskowiec. Nie no. O, wiecie co? Zapytałbym się was. Dokonaj korpus ekspedycyjny. Land lease. Nie mogę? Przekaż niezbyt. O, a nie, korpus ekspedycyjny. A, tu, rozpocznij land lease. Tutaj jest, dobra. I teraz samoloty. I teraz tak, ja bym chciał wam oddać jakieś bardzo stare samolociki, których już nie produkuję i których nie chcę na pewno mieć. Wiecie co, Adici, jednostki miesięcznie, jasne, weźmy, oddajmy im tyle, o. Nie, raz, o. Grupy operacyjne lotniskowców, teraz pływające lotnisko, no, czyli wydajność lotów bojowych i zorganizowanie lotniskowców. Dobra, świetnie.
Następny atak tutaj. No i spróbujemy zamknąć ich z tej strony. Nie, nic to nie da. Dobra, mniejsza. Nie, cofnij się. Tak, dobra. Dobra, myślę, że skończymy chyba już na tym odcinek. Dalej tu widać, że wszyscy są po prostu lekko oziębli. Albo coś, nie wiem czy oziębli, ale po prostu nie idzie. Po prostu całkowicie ta inwazja zbytnio. No cóż, Niemcy mają jakieś 300 dywizji, to tak jest podle później. Włosi jeszcze się, a Włosi się nie poddadzą, bo oni zdobyli Palermo. Właśnie kurde, idioci lekko to są, ale no cóż. Dobra, mniejsza z tym. Jak coś, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, hej!